Cześć, Tuborg Retrogralnia. Dzisiaj opowiem Wam o czymś, czego inni ludzie Wam nie powiedzą. Wyjawię Wam prawdę o trybach graficznych komputera Commodore 64, trybach, które są wykorzystywane w większości gier. Jest to jednak tak skrywana tajemnica, że ja sam w poprzednim filmie przy okazji RoboJet Action, wyjaśniając ją, palnąłem tak straszną bzdurę, że powinienem się przed Wami schować pod biurko. To jest aż 5 kolorów w jednym kwadraciku. 5 kolorów w jednym kwadraciku? Mogę się tylko tym wytłumaczyć, że mi padł wtedy aparat i utrata pierwszego nagrania spowodowała, że presja czasu wyłączyła mi mózg podczas nagrywania materiału od nowa. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaraz odkryję przed Wami prawdę o tym, że większość trybów tekstowych wykorzystywanych w grach, zarówno tych popularnych trybach, nie grach, jak i tych rzadziej używanych, jak tryb rozszerzonego koloru z RoboJet Action, to tak naprawdę nie coś, co byśmy popularnie nazwali trybami graficznymi, ale to tryby tekstowe. Tak, grafika w tekście. Jak to możliwe? Dowiecie się tego już po przerwie na prezentację naszego partnera, firmy PCBWay, dostawcy wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie pcbway.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk prostych płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn np. 8-bitowych. I wracając do tematu 8-bitowego Commodore i jego grafiki. Kiedy spojrzymy na ekran powitalny Commodore 64, możemy na nim zobaczyć krótką informację na temat wersji Basica, ilości dostępnej pamięci i migający kursor zachęty. Informacje te przedstawione są za pomocą znaczków, których bogaty zestaw znajduje się w pamięci ROM komputera. Tak właściwie jest to jeden z dwóch zestawów, jaki w niej znajdziemy. Zawartość tego zestawu możemy znaleźć też fizycznie na klawiaturze Commodore 64, wydrukowaną na klawiszach. Są to cyfry, wielkie litery, różnorakie znaki interpunkcyjne i drukarskie oraz zestaw znaków graficznych, kółek, kresek, kwadracików i tym podobne. Wszystkie te możemy wystukać z tejże klawiatury i układać z nich obrazki, tak zwaną semigrafikę. Dobrze, tutaj może trochę przesadziłem. Część z nich nie możemy wywołać bezpośrednio z klawiatury, są to tak zwane znaki sterujące, ale i tak możemy wyświetlić je za pomocą programu. Drugi zestaw jest dość podobny, ale zamiast wszystkich znaków graficznych posiada zarówno wielkie, jak i małe litery i część znaków graficznych. Możemy się między tymi zestawami przełączać za pomocą kombinacji klawiszy Commodore plus Shift lub zmieniając stan odpowiedniej komórki pamięci. Każdy z obu zestawów składa się z 256 znaków o rozdzielczości 8x8 pikseli każdy, a każdy znak zapisany jest w pamięci jako ciąg 8 bajtów, które określają to, jakie piksele są w nich zapalone, a jakie zgaszone. Oba zestawy podzielone są na dwie grupy. Pierwsze 128 znaków w każdym to znaki normalne. Drugie 128 znaków to znaki odwrotne. Odwrotne w znaczeniu, że tam, gdzie wcześniej był zapalony piksel, teraz jest zgaszony piksel i odwrotnie. Pomyślałem sobie, że też fajnie będzie Wam pokazać, jak te znaki wyglądają tak naprawdę w pamięci komputera i jak wyglądają później na ekranie, i zrobię to w bardzo fajnym programie na PC-ta CharPad Pro. Tutaj widzicie zestaw 256 znaków, jest to zestaw pierwszy, ten, który posiada te duże litery, o tutaj pięknie one wyglądają, oraz znaki semigraficzne. Tak jak mówiłem, ten zestaw podzielony jest na dwie części. Pierwsze 128 znaków to normalnie wyświetlane litery, a drugie 128 znaków to znaki w inwersie, czyli z odwróconymi, zapalonymi i zgaszonymi pikselami. Możemy sobie te literki edytować. O, tutaj sobie zmniejszyłem A na troszkę mniejsze i jak widzicie, zmniejszyło się ono również w tym naszym przykładowym tutaj ekraniku. Tutaj mamy natomiast drugi zestaw znaków z pamięci komputera Commodore 64. Mamy tutaj małe literki, mamy odpowiadające im wielkie litery oraz troszkę mniejszą ilość semigrafiki. I tak jak było przed chwilą, zestaw ten jest podzielony na 128 znaków normalnych i 128 znaków odwróconych.
Znaczki te leżą sobie w niezmiennej postaci w kości ROM komputera, ale istnieje możliwość skopiowania ich stamtąd do pamięci RAM oraz przełączenia komputera tak, by korzystał z kopii tych znaczków. Tą kopię możemy modyfikować i tworzyć własne znaczki. Jeśli tylko zmienimy te odpowiedzialne za znaki drukarskie, stworzymy własny font, co robi praktycznie każda gra. Jeśli zmienimy wszystkie, możemy później posługiwać się nimi dowolnie i rysować na ekranie obraz, tak jakbyśmy budowali coś z klocków. Tych klocków, znaczy znaczków, mieści się na ekranie 40 w wierszu, a wierszy mamy 25, czyli w sumie mamy na ekranie 1000 znaków wybieranych z 256 rodzajów. Na razie mówiłem tutaj o znakach i kształtach, mówiąc o pikselach zapalonych i zgaszonych. Teraz czas na kolory. Commodore 64 posiada wbudowaną na stałe paletę 16 kolorów. Są to po kolei idąc od numeru 0 do numeru 16. Czarny, biały, czerwony, cyjan, fioletowy, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy, różowy, ciemnoszary, szary, jasnozielony, jasnoniebieski i jasnoszary. To są nazwy. To, jak te kolory naprawdę wyglądają, zależy od modelu komputera, jaki posiadacie, wersji układu graficznego, a także ekranu, na jakim je wyświetlacie. Dużo ludzi nie lubi palety C64, gdyż uważa, że jest ona szarobura i przeszkadza im na przykład brak jasnego koloru czerwonego. Musicie jednak wiedzieć, że ta paleta została dobrana tak, a nie inaczej, by dobrze wyglądać zarówno na ekranach czarno-białych, jak i na ekranach kolorowych monitorów i telewizorów. By nie zlewać się ze sobą i mieć mniej więcej taką samą saturację, czyli ilość koloru w kolorze. Może nie pozwala ona na tworzenie pstrokatych i mega nasyconych kolorem grafik, ale dość dobrze pozwala na odwzorowanie stonowanych, klimatycznych obrazów. Oto jak naprawdę mają wyglądać kolory C64 na ekranach współczesnych monitorów, toczą się wielkie boje. A ludzie tworzą własne wersje palet, przypominające im zazwyczaj to, co pamiętają z dzieciństwa. Albo jakoś naukowo super obliczone. Tak jak mówiłem, to jak wyglądają kolory Commodorka na Waszym ekranie zależy od wielu rzeczy. Tutaj posługując się emulatorem pokażę Wam kilka palet. Tak wyglądają kolory dla komputera Commodore NTSC. Tak wyglądają kolory dla komputera Palowskiego, ale ze starym Wikiem. Tak wyglądają kolory dla komputera Palowskiego, ale z nowym Wikiem. Tak wygląda standardowa paleta Weissa, jedna z takich starych palet Weissa, o wiele bardziej jaskrawa. To jest na przykład paleta o nazwie Frodo, to jest paleta o nazwie RGB, a to są kolorki, które stworzyła dla Weissa społeczność. I wróciliśmy z powrotem do tych standardowych ustawień Weissa. Także to, co ja teraz zmieniałem paletą, bardzo często Wy za młodu zmienialiście po prostu podłączając komputer do różnych telewizorów albo zmieniając ustawienia pokręteł jasności, jaskrawości, kontrastu. Kolor kolorowi nierówny. Ok, mamy więc paletę 16 kolorów. Co możemy z nią zrobić? W standardowym trybie tekstowym możemy ustawić kolor ramki na jeden z 16 kolorów, kolor tła wspólny dla całego ekranu, również na jeden z 16 kolorów. W standardowym trybie tekstowym możemy ustawić kolor ramki na jeden z 16 kolorów. Kolor tła wspólny dla całego ekranu. To jest kolor tych niezapalonych pikseli. Kolor tego, co znajduje się za tekstem na jeden z 16 kolorów. Oraz co ważne, kolor każdego ze znaków na ekranie, a dokładnie kolor zapalonych w nich pikseli osobno. Gier wykorzystujących grafikę w trybie standardowym, trybie tekstowym nie jest niestety wcale tak dużo, ale kilka znalazłem. Między innymi znalazłem grę Paranoid. Tutaj widzicie zestaw znaków, który ona wykorzystuje. Są tu jakieś znaczki, kwadraciki, kółka, jakieś dziwne zaokrąglenia. Jest też kilka literek, które tworzą później napis alert. Są też znaczki specjalne, z tego co kojarzę są to chyba w grze oznaczenia jakichś bonusów i jak widzicie każdy z tych znaków posiada dwa kolory, jeden kolor tła, którym jest tutaj jasno-czerwony oraz kolor samej litery, który może być dla każdego znaku inny i z tego zestawu jest później budowana plansza gierki.
Zresztą też Wam pokażę, jak ta plansza wygląda w rzeczywistości podczas grania. To są dokładnie te same znaki, tylko przerzucone z tego zestawu na ekran. No, możemy sobie na przykład narysować słowo alert, które się tutaj ślicznie nam składa z kilku obok siebie występujących kwadracików, ale możemy też na przykład zbudować taki troszkę dłuższy element. I on się będzie kończył takim tutaj cusiem. Tak właśnie tworzona jest grafika w grach komputerowych, w 8-bitowych, nie tylko w Commodore'ku, ale też na przykład w 8-bitowych konsolach takich jak Nintendo Entertainment System. Nie dokładnie tak samo, ale bardzo podobnie. Drugim trybem tekstowym Commodore 64 jest tryb znaków multikolorowych. W trybie standardowym mieliśmy na ekranie jeden kolor tła oraz kolor znaku osobny dla każdego, oba z 16. W trybie multikolorowym po pierwsze zmniejsza nam się rozdzielczość znaku z 8x8 pikseli na 4x8 pikseli. Innymi słowy, dwa piksele sąsiadujące z sobą w poziomie łączą się w jeden i są wyświetlane jako jeden nie kwadratowy, a prostokątny piksel. O ile więc taki piksel wcześniej można było zapisać w bajcie jako bit 0 lub 1, to teraz jest to para bitów, czyli wartości 00, 01, 1, 0 lub 1, 1. Wcześniej 0 oznaczało piksel niezapalony, czyli wyświetlany wspólny dla ekranu kolor tła, a 1 piksel zapalony, czyli wyświetlany unikalny dla znaku jego kolor. Teraz mamy nie dwie, a 4 możliwości, które oznaczają to, co następuje. 00 kolor tła, 01 pierwszy z dodatkowych kolorów cieniowania, 10 drugi z dodatkowych kolorów cieniowania i 11 kolor znaku. Te dwa nowe kolory cieniowania działają trochę tak samo jak kolor tła. Możemy właściwie pomyśleć o nich jako o trzech kolorach tła dla znaku, z których możemy teraz wybierać. Dzięki temu w jednym znaku możemy mieć teraz nie dwa, a 4 kolory. 3 wspólne i jeden mu konkretnie przypisany. Kosztem jednak rozdzielczości znaku. Mamy tutaj jednak jedno dodatkowe ograniczenie, dość nieintuicyjne. Twórcy C64 uznali, że może chcielibyśmy mieć na ekranie obok siebie znaki 8x8 pikseli z kolorem znaku i jednym kolorem tła oraz znaki multikolorowe 4x8 z jednym kolorem znaku i 3 kolorami cieniowania, naraz obok siebie. Różnica między tymi dwoma typami znaków musi być gdzieś zapisana, a wykorzystuje się do tego miejsce, w którym normalnie wpisany jest numer koloru znaku. Dla trybu standardowego mamy tam liczby od 0 do 15, czyli bitowo od 0000 do 1111. Dla trybu multikolorowego najstarszy bit w tej liczbie oznacza już nie część wartości koloru, numeru koloru, ale to, czy znak jest multikolorowy w rozdzielczości 4x8, czy dwukolorowy w rozdzielczości 8x8. Mamy więc możliwość wpisania tam bitowo na początku 0 lub 1, oznaczające typ znaku i uzupełnienia wartości o 3 bity, czyli o 8 wartości. W związku z tym w trybie multikolorowym możemy wybrać kolor dla znaku z pierwszych 8 z 16 kolorów z naszej palety. Czy jest to przydatne? Ta dwoistość? Czasami tak, bo o ile znaczki 4x8 dobrze nadają się do przedstawiania grafiki, to literki w takiej rozdzielczości są nieczytelne. Bardzo często są one wyświetlane więc na ekranie gry multikolorowej w trybie dwukolorowym, ale czytelniej, bo w wyższej rozdzielczości. No jeśli chodzi o przykład gry wykorzystującej tryb tekstowy multikolorowy, no to musiałem wyciągnąć Giane Sisters. Tutaj dokładnie widać, co jest z czego budowane. Zbudujmy sobie na przykład ze znaczków tutaj kolorowych, które mają rozdzielczość, jak mówiłem, 4x8 pikseli. Mogą posiadać aż do 4 kolorków w jednym kwadraciku. Możemy sobie z nich budować mapkę. No, na przykład dołożymy sobie tutaj kolejny kwadracik, kolejny taki pusty kwadracik. Widzicie, jak on jest pięknie składany z poszczególnych elementów. I to są te elementy multikolorowe, rozdzielczość 4x8, ale jak mówiłem, można w tym samym trybie graficznym też stosować znaki i dwukolorowe, które mają już rozdzielczość 8x8 pikseli.
możemy sobie na przykład na planszy do Gianny napisać Borg i jak widzicie te graficzki, te znaczki 8x8 pikseli, one są znacznie lepiej widoczne. Nic więc dziwnego, że ta część graficzna przygotowana jest ze znaczków niższej rozdzielczości, a ewentualnie rzeczy takie jak napisy czy ilość punktów już jest wyświetlana w znakach wysokiej rozdzielczości, które, jak już mówiłem kilka razy, mogą być obok siebie na tym samym ekranie. Te dwa tryby opisałem w poprzednim filmie, o RoboJet Action, dość skrótowo, ale generalnie sensownie. Ale popełniłem największą gafę w ostatnim trybie, który właśnie w tej grze został wykorzystany. W trybie rozszerzonego koloru, zwanym też trybem rozszerzonego koloru tła. Także tego. Z jednej strony mamy tryb standardowy, znaczki wysokiej rozdzielczości, z jednym kolorem tła i osobnymi kolorami dla znaków. Z drugiej strony tryb multikolorowy z możliwością wykorzystania znaków o niższej rozdzielczości, ale z trzema kolorami cieniowania i osobnymi kolorami dla znaków, dla tych konkretnie z ograniczonej palety. Tryb rozszerzonego koloru tła jest czymś takim pośrodku. Po pierwsze, wszystkie znaki, jakie używamy, są znakami o wysokiej rozdzielczości 8x8 pikseli, czyli jak w trybie standardowym. Po drugie, każdy z tych znaków, jak w trybie standardowym, może posiadać swój własny kolor. Różnica jest tutaj taka, że zamiast posiadać jeden kolor tła dla całego ekranu, możemy dla każdego ze znaków wybrać jeden z czterech wybranych przez nas wcześniej kolorów. Dalej, jak w trybie standardowym, w każdym znaku 8x8 pikseli możemy mieć naraz maksymalnie dwa kolory, ale w przeciwieństwie do niego możemy wybrać jeden z 16 dla każdego znaku i również dla każdego znaku jeden z czterech wybranych przez nas wcześniej z całej palety kolorów tła. Oczywiście, jak to bywa w komputerach, musimy, zyskując coś, stracić. Tutaj tracimy ilość dostępnych znaków, która spada z 256 do tylko 64. Dlaczego? Tam, gdzie do tej pory zapisywaliśmy w pamięci numer znaku, jaki ma się pojawić na ekranie w danym miejscu, z przedziału od 0 do 255, czyli bitowo od 00000000 do 11111111, wykorzystujemy dwa najstarsze bity, by zapisać numer koloru tła dla tego danego znaku w danym miejscu na ekranie. Są to numery 00, 01, 10 i 11. Pozostaje nam więc tylko 6 bitów do zapisu numeru znaku. Od 00000 do 111111, czyli od 0 do 63, czyli 64 wartości. Okazuje się jednak, że możemy dzięki temu tworzyć co prawda może mniej zróżnicowaną grafikę, ale wyglądającą naprawdę dobrze, jeśli idzie o kolory i rozdzielczość. Jaki? No jaki mógłbym tutaj pokazać Wam przykład gry wykorzystującej tryb rozszerzonego koloru tła, jeśli nie właśnie grę RoboJet Action. I tutaj jesteśmy w tej świetnej pozycji, że Carrion nie tylko tą grę stworzył, nie tylko wybrał ten tryb, nie tylko tą grę udostępnił za darmo, ale też udostępnił na GitHubie kod tej gry za darmo, a wraz z kodem elementy graficzne do pierwszego świata. Także spójrzmy na to. Tak jak mówiłem, mamy tutaj zestaw 64 znaczków 8x8 pikseli. Jak widzicie, każdy z tych znaczków ma dwa kolorki i jest to jeden kolorek specjalny, osobny dla każdego ze znaków oraz możliwość zmiany kolorów tła z wcześniej wybranych kolorków. Tutaj mamy tło czarne, ciemno-niebieskie, fioletowe i jasno-niebieskie. I jesteśmy ograniczeni tylko do 64 znaków. To są te 1, 2, 3, 4 linijki. Ta gwiazdka, i ta gwiazdka to jest tak naprawdę ten sam znak. Jeśli sobie wybierzemy na przykład ten znaczek pusty i zaczniemy coś tutaj rysować, to jak widzicie, zmieniają nam się tutaj wszystkie znaki w tym programie, bo to są te same znaki. A jak możecie spojrzeć tutaj na mapkę, to tak samo jak w innych trybach możemy sobie budować z tych znaczków jakieś fajne rzeczy, ale jak widzicie, nie jest to do końca takie proste. Naprawdę trzeba mieć tutaj wyobraźnię. Fakt faktem, że z tego rodzaju znaków, z
tego rodzaju trybie graficznym można układać naprawdę ładne i kolorowe obrazy i szczególnie on się dobrze chyba sprawdza przy takich przejściach tonalnych. To w grze RoboJet Action wygląda naprawdę dobrze. A jeśli jesteśmy już przy tej grze, to pokażę Wam jeszcze jedną z niej planszę. I to jest plansza powitalna. Tutaj, jak widzicie, mamy zupełnie inny zestaw znaków i nie jest to zestaw znaków z trybu rozszerzonego koloru, tylko to jest zestaw znaków multikolorowych. To znaczy elementy graficzne są standardowo w rozdzielczości 4x8 pikseli, ale mogą zawierać do 4 kolorów w kwadraciku, a te elementy, które muszą być wyraźne, jak literki, jak cyfry, są co prawda dwukolorowe, ale mają wyższą rozdzielczość. No naprawdę czapki z głów za to, że Carrion nam udostępnił, właściwie wszystkim nam udostępnił te materiały do tej gry. Trzeba powiedzieć, że coś w tym trybie jest. Wygląda on naprawdę kolorowo, bo choć możemy niby w jednym znaku mieć maksymalnie 2 kolory, to możemy wybrać je z 4 razy 16 par, czyli na ekranie możemy mieć 64 różne kolorystycznie kwadraciki. 64, bo 4 mamy do wyboru jeden z 4 kolorów tła i 16, bo mamy do wyboru jeden z 16 znaków. Tryb standardowy to natomiast 1 razy 16 kolorystycznie różnych znaczków, czyli 1, bo jest jeden kolor tła i 16, bo możemy wybrać 16 kolorów znaku. A tryb multicolor? No sam tutaj nie wiem już, jak to obliczyć. Mamy 8 kolorów znaku razy 3 cieniowania, to tylko 24 różne kolorystycznie znaki, ale mamy też 2 razy więcej kolorów w kwadracie, bo zamiast 2 to 4, więc może 48, ale jednocześnie rozdzielczość nam spada. Sam nie wiem, o co mi tutaj chodziło. Sam nie wiem, o co mi tutaj właściwie chodziło i do czego te obliczenia miały prowadzić, ale fakt jest faktem, że często typ rozszerzonego koloru wygląda bardziej kolorowo od multikolorowego, tak jak jest właśnie w przypadku RoboJet Action. I może na tym skończę ten przeprosinowy odcinek i tą dużą dygresję o tekstowych trybach graficznych Commodore 64. Zapraszam do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam do odwiedzenia naszego kanału na Discordzie. I trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Borg Retrogralnia.